Dzień dobry. Dobrze, wszystko się uruchomiło. Skrecz dobry wszystkim. Mamy tutaj dzisiaj bardzo kameralnie. Eee, więc dzień dobry klaso pani Elżbiety i dzień dobry klaso pani Moniki. Eee, proszę napisać tylko na czacie, żeby słychać. Dobry uczniowie, pani Elżbiety i pani Moniki, uczennice. Dobrze, że jesteście. Możecie napisać, z której jesteście klasy. dzieje że jest. O, ktoś pisze, fajnie, dzieje się. To okej. Okay. To ważne. O, wspaniale się, Śląskie. Trzecia B, no to dobrze. Dzień dobry. Katowice, pani Barbaro, jak się cieszę. Dołącza do nas kolejne osoby. Znaczy, że mnie słychać, to świetnie. Słuchajcie, trzecia B, to na pewno wiemy. Mamy też Katowice, to Śląsk tutaj mocno, mocno działa. Pani Barbara. i jeszcze pani Monika, też Śląsk. W ogóle mamy dzisiaj Śląskie spotkanie. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, chciałem dzisiaj zabrać Was w podróż do Azji, a to konkretnie, bo Azja jest bardzo dużym kontynentem, i konkretnie chciałem udać się z Wami w podróż do Japonii i do Chin. Naprawdę, żebyśmy mogli zobaczyć, a potem, żebyśmy mogli zagrać też. Oj, a! Szczecin, wspaniale, dobrze. Pani, druga D, pozdrawiam drugą, DSP35, ale fajnie, dobrze. Ok, słuchajcie, to już będziemy mknąć sobie do pierwszego miejsca, w które chciałem Was zabrać. Zobaczycie sobie to miejsce, i być może nawet wiecie, co to jest za miejsce, gdzie Ja Was zabrałem, więc już pokazuję swój. Yy... Już pokazuję swój ekran, żebyście mogli to zobaczyć na tablicy. Uwaga, uwaga. Hops. Udostępnienie zawsze chwilkę zabiera, ale postaram się to zrobić bardzo szybko. Otóż, w przeglądarce okno. Proszę bardzo, ustępnij. Zobaczcie, jestem w pewnym miejscu. Zobaczcie. Tutaj rozejrzę się powoli, rozejrzę się. Jak myślicie? Gdzie ja jestem? Tak, dzień dobry. Gdzie jesteśmy? Gdzie ja was zabrałem? Co to jest? Może? W jakim to jest państwie? Czy to jest w Japonii, czy to jest w Chinach? Mogę wam podpowiedzieć, że to jest bardzo sławna. Sławne miejsce w Chinach, gdzie bardzo wielu turystów przychodzi, zwiedza. I to miejsce jest widoczne też z kosmosu. Można robić zdjęcia satelitarne tego miejsca. Naprawdę. Czy ktoś z Was wie, może już swoim paniom nauczycielkom powiedzieliście, co to za miejsce? Mogę wam powiedzieć, że to jest, uwaga, uwaga, to jest wielki mur chiński, tak, który się ciągnie przez bardzo wiele kilometrów. Nie są to fortyfikacje, które łączą się z takim naturalnym też ułożeniem terenu. I wróćmy sobie teraz z powrotem do innego miejsca. Uwaga, uwaga! Teraz będzie inne miejsce. Tu mieliśmy wielki murchiński. Zobaczcie, tak wygląda z góry. Jeszcze chciałem Wam pokazać. O, zobaczcie, tak się ciągnie tak widać go, jego ślad w tym miejscu. A teraz pójdziemy sobie do kolejnego miejsca, bo odwiedzimy trzy miejsca. Teraz przeniesiemy się z muru chińskiego, uwaga, uwaga, do takiego miejsca. Uwaga. Zobaczcie, przenosimy się. To wszystko dzięki usłudze Google Earth, gdzie możemy wędrować i zaglądać w różne miejsca. Zobaczcie, jesteśmy tutaj. Co to jest? Co to za miejsce albo co to za miasto? Może wiecie, to znajduje się w stolicy Chin. Ktoś z Was wie, jak nazywa się stolica Chin? Pewnie wiecie, że to jest Pekin i to jest zakazane miasto. Zakazane miasto, w którym mieszkał cesarz chiński, kiedyś nie było dostępne dla zwykłych ludzi, a teraz można sobie je pozwiedzać. Byliśmy na Wielkim Murze, byliśmy w zakazanym mieście i ostatnie miejsce, które chciałbym zabrać, to będzie stolica Japonii. Jak nazywa się stolica Japonii? Teraz odbywała się tam Olimpiada Letnia, więc pewnie wiecie, jak nazywa się, jak nazywa się stolica Japonii, prawda? Że jest to. Jeśli powiedzieliście, że Tokio, to macie rację. Zobaczcie, tutaj mamy. Zakazane miasto. Tu mamy Pekin widoczny z góry. A my teraz chcemy udać się do Tokio. Więc ja tutaj wpiszę Tokio. I uwaga, będziemy sobie. O, zobaczcie, jak ładnie przeniesie nas do Tokio. Taką animacją. O, jesteśmy w Tokio. Zobaczcie. Jesteśmy w Tokio. Zbliżamy się do Tokio. I chciałem, żebyśmy się przenieśli dokładnie tutaj. Uwaga. Uwaga. Przenosimy się do środka Tokio. I tutaj chciałem Wam to pokazać. To jest Tokio. Zobaczcie, zbliżamy się do Tokio. To jest dzielnica, która się nazywa, uwaga, bardzo fajna nazwa: Shibuya. Shibuya, naprawdę. Dzielnica Shibuya. I w tej dzielnicy, moi drodzy, znajduje się takie bardzo słynne i bardzo duże przejście dla pieszych. Zobaczcie, ile tutaj jest tych zeber. Policzcie sobie, ja w tym czasie y, sobie zawiorę jeszcze jeden link, który będzie mi potrzebny. Pewnie już policzyliście, prawda, że jest ich pięć, że mamy pięć przejść dla pieszych. Dlaczego to jest takie słynne przejście dla pieszych? Dlatego, że w ciągu jednego cyklu zielonego światła dla pieszych, jak myślicie, ile osób przychodzi w czasie jednego, zielonego światła dla pieszych przez to skrzyżowanie. O, zobaczcie, kot do nas dołączył nawet. No, nie jest rudy jak skrecz, ale jest kolegą skrecza. Macie propozycję? Ile ludzi przychodzi przez to przejście? To ja wam powiem. Przez to przejście w czasie jednego cyklu zielonych świateł, nawet tutaj na, na tym filmie będziecie mogli to zobaczyć, przechodzi 3000 ludzi, naprawdę 3000 ludzi. Zobaczcie, jak oni wszyscy za chwilkę ruszą. Zobaczcie, jaki tłum, bardzo dużo osób. No, i potem mamy sytuację, w której znowu przychodzą widzę. To jedno z największych przejść na świecie, a na pewno myślę, że bardzo słynne często też w filmach różnego rodzaju pokazywane. No dobrze, słuchajcie. Wiecie co? Mam do Was prośbę. Bo jesteśmy w takim kameralnym gronie. To poproszę wasze panie, żeby napisały na czacie, z czym wam się kojarzą Chiny, z czym wam się kojarzy Japonia. Te dwa państwa, gdyby wasze panie mogły napisać na czacie wasze odpowiedzi, byłbym bardzo wdzięczny. Dajcie jakieś odpowiedzi. Mm -hmm. Jakie macie skojarzenia? O, już, pisze, już widzę, że wasza... ktoś pisze, więc jakieś odpowiedzi padają po waszej stronie. O, super! Sushi, bardzo smacznie. Aminem. Rozumiem, że Aminem to jakaś manga. O, Smoki, Ninja, Kung Fu, wspaniale. Dokładnie tak. Ta góra, a właściwie wulkan, który widzicie na prezentacji, czy ktoś z Was wie, jak ten wulkan się nazywa? Ten wulkan znajduje się w Japonii i jest to właściwie ikona Japonii, symbol Japonii. I ten wulkan to nazywa się. Może jeszcze ktoś napisze, powiem. Ja znam jedno haiku, czyli taki specjalny krótki wiersz o tym, e, o tym wulkanie. O kimono, dokładnie, czyli tradycyjny e, japoński strój. Tak jest. A ten wulkan nazywa się Fuji. Ja znam taki wierszyk. Tu mamy skrecza haiku, to nie wierszyk, ale taki krótka forma że spinaczku ślimaczku spinaj się na górę Fuji tylko powoli powoli to jest taki haiku który można sobie różnie interpretować ale tak najprostsza interpretacja to taka że spokojnie nie śpieszymy się powoli krok po kroku też możemy osiągnąć swoje cele wiśnia dokładnie kraj kwitnącej wiśni to też japonia dokładnie Wtedy w parku, który znajduje się niedaleko skrzyżowania Shibuya, jest Park Shibuya w Shiboi i ten park można odwiedzić i tam też są kwitnące wiśnie i to nazywa się taka śmieszna nazwa tego parku, uwaga, Yoyogi. Yoyogi Park. Trochę jak Mizogi. Tak się nazywa. No dobra, słuchajcie, ja chciałem z wami dzisiaj zagrać pewną grę. To jest gra, która została wymyślona w starożytnych Chinach już ponad 4000 lat temu. Została wymyślona wcześniej niż szachy i ma więcej, ma więcej możliwości niż, niż szachy, jeżeli chodzi o możliwości rozgrywki. I ta gra ma bardzo prostą nazwę. Może znacie tą nazwę. Zobaczcie, to są takie kamyki: kamyki białe i kamyki czarne. Czy ktoś z Was wie, jak nazywa się ta chińska gra? Jak programujecie, to dobrze też w nią grać, albo jak chcecie skreczować, bo to jest gra, która rozwija matematyczne myślenie i logiczne myślenie. I dzisiaj poznamy sobie zasady najprostszej wersji tej gry, którą zaczynają grać młodzi ludzie tacy jak Wy, po to, żeby potem przejść dalej i bawić się już grom Go, która ma wszystkie zasady. A to jest gra, która ma yy, bardzo proste zasady, i te zasady będę chciał Wam pokazać. I dzisiaj nawet sobie w tą grę troszkę, myślę, zagramy. Ktoś pisze, może wiecie, jak, jak ta gra się nazywa. Ja być może nawet Wam już to powiedziałem. Okej, okay, jest odpowiedź, że to Chińczyk. Nie, to nie jest Chińczyk, czyli nie jest to Chińczyk, inaczej mówiąc, czyli człowieku nie irytuj się. Nie, 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 ale dziękuję bardzo tutaj Szczecinowi za propozycję. Słuchajcie, ta gra nazywa się. Napiszę na czacie. Uwaga. Go. To jest gra Go. Go. Ma bardzo proste zasady. Jest dwóch graczy. Każdy gracz ma odpowiedni kolor swoich kamyków. Jeden gracz ma biały kolor kamyków. Drugi gracz ma czarny kolor kamyków. Tą grę. Możecie grać nawet na kartce papieru, jak macie kartkę w kratkę, bo wystarczy Wam zaznaczyć 9 linii na 9, czyli 8 pól na 8. Jeżeli będziemy posługiwać się tym, jak to jest w Warsawach, czy, czy w szachownicy. Ale uwaga, tutaj nasze kamyki stawiamy na przecięciu linii. Czyli nie, widzicie, nie postawiłem tego kamyka białego, który tutaj jest, na środku jakiegoś pola, tylko postawiłem go na przecięciu linii. I kamyki białe i czarne stawia się na przecięciu linii. Cała zabawa polega na tym, żeby kiedy gracie w tą prostą grę go, zrobić tak, żeby złapać kamyka przeciwnika. Co to znaczy złapać kamyka przeciwnika? To znaczy, żeby otoczyć go swoimi, swoimi kamykami. Czyli białe w środku, a czarne są dookoła, czyli zabrały mu wszystkie jego oddechy. Co to znaczy oddechy? No, zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Tu mam kamyk na środku, a tutaj są jego oddechy. On ma cztery oddechy. Dlaczego ma cztery oddechy? Bo to są cztery miejsca, które są wokół niego i do których można przyłożyć inne kamyki. Więc kamyk jest na środku i widzicie, pierwsze miejsce jest u góry, na północ, drugie miejsce jest na wschód, trzecie miejsce, czyli trzeci oddech, jest na południe i czwarte miejsce, czwarty oddech, jest na zachód. I te oddechy, zobaczcie, łączą się liniami z naszym pierwszym kamykiem, który położyłem. No to teraz ważne, ważne zadanie dla Was. Ile oddechów ma tak położony kamyk? Ile ma oddechów? Popatrzcie uważnie. Ile ma oddechów? 5, 3, 1, 2, 4. Jak myślicie? Ile ma oddechów? Dzieci pani Moniki już napisały, że dwa. Jesteście bardzo bystrą klasą, bo zobaczcie, tu jest odpowiedź. Macie rację. Są dwa kamyki, prawda? Ponieważ mamy tylko dwie linie przecięte tutaj i tutaj czyli w tym miejscu, w którym pojawiły się oddechy. Świetnie. No to teraz, kiedy mamy taki kamyk, to ile on ma oddechów? Jak jest tak położony. No, gratuluję, brawo. Żółwiki, dokładnie, trzy. Słuchajcie, wspaniale i też Szczecin, brawo. Trzy kamiki, doskonale. Zobaczcie, macie rację, to są trzy kamyki. A znaczy, przepraszam, trzy oddechy, a położyłem w miejscu tych oddechów e, kamyki, też je ponumerowałem. Zobaczcie, tutaj mamy zamknięty biały kamyk. Ten biały kamyk, jeżeli się zamknie w czasie waszej rozgrywki, to można go zabrać. On jest, y, odpada z gry. Mówi się też, że jest zabity, ponieważ nie może oddychać. A jak nie możemy oddychać, to niestety y, kończy się nasze życie, więc ten kamyk nie ma możliwości oddechu. I gracz czarny, gdyby tak zrobił z białym kamykiem, to by wygrał. No to teraz. Mam pytanie. Czy tutaj gracz czarny też wygrywa i może zabrać ten biały kamyk, który jest w środku? Czy nie? Jak myślicie? Tak czy nie? Bo zobaczcie, zmienił się trochę układ. Jak myślicie? Czy. Okej. Okay. Tutaj jedna, jeden pomysł, że nie. Mhm. Dlaczego nie? To też ciekawe. Dlaczego myślicie, że nie? A być może, dlaczego myślicie, że tak? Zobaczcie. Tu mamy kamyk, który nie ma oddechów już, bo zostaje mu wszystkie zabrane przez czarne kamyki. A jak patrzycie teraz, to pomimo tego, że te białe kamyki są tutaj ustawione, to przecież ten biały kamyk. Czy on ma tutaj jakieś jeszcze oddechy możliwe? Czy to, czy to, że pojawiły się białe kamyki, spowodowało, że są jakieś nowe oddechy dla naszego białego kamyka? No, ja nie widzę, więc ta sytuacja i ta sytuacja dla tego kamyka, który jest w środku, nie zmienia się. On nie ma oddechów, więc tym jest zablokowany, więc te czarne kamyki dalej odcięły dopływ tlenu. Dla naszego kamyka w środku. I cała zabawa polega na tym, żeby poruszając się raz jedna osoba, raz druga, grać tak długo na początku do momentu, w którym przy jeden kamyk zostanie zablokowany w taki sposób, a potem można grać już, że dwa kamyki albo więcej kamyków. Tu mamy pole 9 na 9 ale jest też większe kole, 13, pole 13x13 na przykład. Jak już jesteście coraz lepsi i potraficie coraz lepiej grać w goł. no to teraz zadanie. Słuchajcie. Czas, jak już jesteśmy coraz lepsi w goł, to już nie polujemy na jednego kamyka, tylko pracuje, polujemy na więcej kamyków. Ile oddechów musimy. Znaczy, najmniejsza ilość oddechów, które musimy odebrać tym sześciu białym kamykom żeby móc je zabrać i żeby wygrać z białym przeciwnikiem, policzcie sobie, ile oddechów musimy tutaj zablokować. Dam Wam chwilę czasu w milczeniu, żebyście mogli sobie policzyć, ile tych oddechów jest. Już padła pierwsza propozycja, że 12. Mhm. Pamiętajcie, że najmniejsza ilość oddechów. Mhm. A jak widzicie, kot skreczowy przyciąga koty. Teraz Wam. Kota, który ze mną prowadzi webinary, jak widzicie. O, tu jest jego ogon. 10, fajnie. Widzę, że liczycie dzielnie. Cieszę się bardzo. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Pokazuję. Tutaj wszystkie oddechy zostały zamknięte. Zobaczcie. Więc liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oddechów, bo interesują nas tylko te pola, które są najbliżej naszych kamyków i do których jest dostęp po linii. Nie interesuje nas tutaj te pola na, te pola na ukos, ponieważ nie ma z nimi połączenia. Tylko te pola, które są których mamy bezpośredni dostęp, czyli gdzie się po prostu krzyż... krzyżują linie, tak? nie, nie te pola, przez które nie mamy dostępu yy, w wyniku tego, że jak przesuniemy sobie z jednego na drugi, to możemy poruszać się tylko po linii, więc zobacz 9. Ok, to jak wiecie, że 9 tutaj, oczywiście moglibyśmy poprzesuwać i zamknąć też większą liczbą kamyków, te pola, ale wtedy jeszcze pozostawałoby miejsce wolne na, na, na białe kamyki, a my chcemy, żeby tego miejsca nie było. Więc słuchajcie, być może teraz pójdzie Wam lepiej. Zobaczcie, mamy taki układ. Taki układ mamy. Ile kamyków potrzebujemy, czarnych kamyków, żeby zamknąć e, wszystkie oddechy? Białych kamyków. Są odpowiedzi, jakie szybkie. Widzę, że już bardzo dobrze sobie przeliczyliście i już rozumiecie, rozumiecie zasadę. Psz, 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 psz. Rozumiecie zasadę? Kotek rozrabia. Uwaga, zobaczcie wspaniale, oklaski dla Was. Świetnie. Słuchajcie, dokładnie. Osiem. Osiem kamyków. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Osiem kamyków. I teraz jeszcze jedno zadanie. Mhm. Zobaczcie tutaj. Ile tutaj powinno być czarnych kamyków użytych, żeby zamknąć. Yy, zamknąć wszystkie oddechy wspaniale dokładnie Cztery. super potraficie już grać w proste go naprawdę znacie zasadę oj mam nadzieję że będziecie próbować za chwilę sobie zagramy w takie go w scratchu też dobrze zobaczcie tutaj ja dałem cztery kamyki a czy przepraszam trzy kamyki ale macie rację jeszcze tutaj Jeden kamyk, jeszcze jest jeden oddech z drugiej strony w rogu, w lewym górnym rogu, tam był, był położony. Więc, żeby zamknąć wszystkie oddechy, potrzebujemy czterech kamyków. Ale, żeby zamknąć białe kamyki, to wystarczy nam odciąć drogę do reszty planszy i odciąć te oddechy trzema kamykami. Też tak można robić, bo wtedy przyjęliśmy ten fragment planszy i my tam rządzimy jako czarni gracze. Więc wspaniale, brawo dla Was. Uwaga, uwaga. No to teraz, jak jest nas tak mało, to możemy naprawdę zagrać w goł. Mam nadzieję, że. A, to jeszcze. Mam nadzieję, że już ta gra goł teraz stała się dla Was bardziej bliska, że już powoli wiecie, jakie są zasady, bo teraz naprawdę sobie zagrałem. Uwaga, uwaga, ja już tutaj wszystko ustawiam. Plansza 9x9, 9. jest plansza 9x9, 9, tylko ją zmniejsza i już pokazuje tą planszę. Oczywiście. Uwaga, udostępniam ekran, a nie, 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 nie. nie. Tak. Udostępniam ekran, już. już się dzieje. O zobaczcie. Mam przed wami planszę. Panse, też wyślę waszym panią nauczycielkom link do tego, bo to jest Go. Też możecie, będziecie grać Go na komputerze. Mamy 9 na 9 widzicie i zobaczcie, zaczyna zawsze czarne, zawsze czarny zaczyna. Zobaczcie, że mamy tutaj C, macie tutaj też ponumerowane, ponazywane te linie od A do J i od 1 do 9, czyli mamy układ współrzędnych. Możecie. Dać propozycję na którym polu najlepiej teraz ułożyć biały bloczek. Na którym? Czy na c7, a może na c5, a może na c3. Pierwsza propozycja, ja ją wykonam. Napiszcie. Spróbujcie. Pewnie dużo jest propozycji, domyślam się w klasie, ale może pierwsza jakaś propozycja padnie. D7. Ok. Uwaga, daję d7. Proszę bardzo, mamy D7. No to teraz ja tutaj ułożę sobie gdzieś bloczek i dajcie kolejną propozycję. Spróbujcie zamknąć ten bloczek, przepraszam, ten kamyk, który znajduje się na D6. Spróbujcie. Mhm. O, C6 się pojawiło. Ok, to dzieci pani Moniki umieszczam, jest. A ja sobie tutaj zrobię swoją rzecz. Mhm. No to dalej, wasz ruch. D5 i 5D, okej, okay. wspaniale. Ok, umieszczam. Zobaczcie, ja tutaj będę się bronił trochę, dobra? Żeby było, że grać się broni. Ok, co robicie dalej? Co robicie dalej? O, E5, już E5, gdzie jest E5? Proszę bardzo, jest. To ja spróbuję tu. Mhm. I kolejny wasz ruch. Już jesteście blisko zamknięcia. F6, wspaniale. Proszę bardzo. No, i teraz ja. Mhm. Czekamy na decydujący ruch, ja myślę. E7, uwaga. E7. Zobaczcie, dwa punkty dla Was w środku zostały zabite, bo odcięte oddechy dla dwóch czarnych kamieni. Ale zobaczcie, czy gracz czarny ma jeszcze szansę Odgryź się, czy może próbować? Zobaczcie, tutaj ja wam tylko powiem C5 mógłby obtoczyć większy kawałek tego, tego obszaru. Więc to jest fajna, prosta gra. Mam nadzieję, że już znacie zasady, która może pozwolić wam świetnie się bawić. Możecie grać na kartkach, możecie grać na scratchu, możecie sami stworzyć taką grę go i zrobić klasowe rozgrywki. Naprawdę. Więc mam nadzieję, że gra Go Wam się spodobała, że będziecie próbować z nią grać teraz sobie razem w klasie. Bo teraz jeszcze z Chin przeniesiemy się do Japonii, bo byliśmy w Chinach też z naszym zwiedzaniem świata Wielkiego Muru i Zakazanego Miasta w Pekinie. A teraz do Tokio, czyli... A nie, jeszcze zostaniemy w Chinach, a potem pójdziemy do Tokio. Przepraszam, bo słuchajcie, znacie te hieroglify, takie różne znaczki, prawda? One wywodzą się z Chin, a później zostały też rozwinięte w Japonii. I jak myślicie, te znaczki miały tak, że zaczynały się od bardzo prostych symboli, a potem zmieniał się ich kształt i ewaluowały do takich znaków, które widzicie tutaj w tej trzeciej kolumnie. Jak patrzycie na pierwszy znaczek, który tutaj jest? Jak myślicie? Co to może być? Co wam to przypomina? Ponieważ jest to pismo rysunkowe, więc to jest pismo, które często oddawało wygląd różnych rzeczy. O, świetnie, rzeka, droga. Tutaj jesteście bardzo blisko, dzieci pani Moniki, bo zobaczcie, rzeka, czyli to jest woda. Dokładnie tak, mamy do czynienia z wodą. Super. Uwaga, uwaga. To jak myślicie, co to jest za znak chiński? Co to jest za znak? Jak myślicie, co to jest za znak? No, propozycja. Ciastko! O! Ciastko z dziurką. No. Całk Ciekawe jak wygląda ciastko. Nie, to nie jest ciastko. Ciekawe jak wygląda ciastko w znakach chińskich. Flaga. No też tak, tak, bo to na prawo wygląda jak flaga. Mhm. Uwaga, uwaga, może ktoś z Was miał taki pomysł. Zobaczcie, to jest słońce. To jest słońce. Ok, no to teraz, jak myślicie, jak patrzycie na ten znak tutaj, ten pierwszy, co to może być? Był. Była woda. Było słońce. To co to może być? Hmm. O, dzieci pani Moniki, że to góry, góry, las, zobaczcie. Już wiecie, na czym to polega. Świetnie. To jest góra, dokładnie. To jest góra, więc żółwik, bardzo dobrze wam poszło. No to mam dla was ostatnią zagadkę. Mieliśmy, mieliśmy wodę, mieliśmy słońce, mieliśmy górę. No to teraz, co mamy? Hu, co to jest? Co to może być? Co to może być? O, wspaniale! Jesteście bardzo inteligentnymi dziećmi naprawdę bardzo inteligentnymi. Zobaczcie, świetnie odczytaliście chiński znak, chociaż go nie znacie. I te chińskie znaki potem ewaluowały. I też w Japonii się przyjęły. Oczywiście ten rodzaj znaków, rodzaj znaków japońskich. W Japonii są inne znaki, i teraz chciałem Wam pokazać, że w Scratchu możecie też japońskimi znakami się pobawić. Zaraz Wam pokażę też rzut ekranu. Daję Waszym Paniom link, co Wam się przyda. Tutaj mamy. Uwaga, uwaga. Już udostępniam ekran. Otwórz w przeglądarce, okno, tutaj mamy to, udostępnij. Już widać, zobaczcie. Klikam tutaj, angielski. I zobaczcie, cóż tutaj mamy za japońskie napisy, japońską kaligrafię. Mamy Ziemię, to pierwsza. Pierwszy prostokąt z kaligrafią. Drugi prostokąt, aj przepraszam, drugi prostokąt to jest jabłko. Trzeci prostokąt to jest serce. No i mamy też napis, jak ktoś pisał z was, że Japonia kojarzy mu się z ninżą. to jest ninja. Więc wejdziemy sobie w jabłko i zobaczcie. Mamy tutaj piękny japoński pędzelek. Ten piękny japoński pędzelek Używa się tak, że klikam myszką i mogę tworzyć japońską, japońskie znaki. I jeżeli zabraknie mi tuszu, a zabrakło mi tuszu, to jest super rzecz. Mam tutaj możliwość zamoczenia. Zobaczcie, zwiększa się liczba tuszu na moim pędzelku, bo liczby pod spodem zwiększają się do góry. I wtedy mogę dokończyć swoją pracę i zobaczcie, hops, więc można tworzyć swoje własne kaligrafie, pamiętając o tym, żeby zanurzyć pędzelek. To jest taka praca, która też uspokaja, więc jak już zagracie w Go, to potem możecie też spróbować japońskiej kaligrafii na przykład, żeby poćwiczyć sobie e, ruchy dłonią żeby spokojnie wypracować, możecie też skorzystać z tych napisów, które poznaliście. Albo mam taką propozycję: Możecie też słuchajcie sami wymyślić swoje znaki. No bo przecież skoro w dawnych, starożytnych Chinach można było wymyśleć, że to jest deszcz, a to jest słońce, a to jest woda. To wy możecie wymyślić swoje znaki, i może, możecie zagrać w taką zabawę, jaką, jaką, którą, którą przed chwilą zrobiliśmy, że możecie w klasie, w klasie odgadywać, co ten znak znaczy. I możecie zrobić sobie taką zabawę, taki trochę zgadywankę, jednocześnie bawiąc się też kaligrafią, na przykład przy pomocy pędzelków, czarnej farby. Albo tuszu tego, co macie, e, co macie u, siebie, u siebie w szkole. Słuchajcie, jeszcze jest jedna rozgrywka związana z Japonią, ale wymyślona przez Amerykanina. Jest taka gra, która nazywa się sudoku. Na pewno znacie sudoku. Sudoku zostało upowszechnione właśnie w Japonii i myślę, że dobrze wiecie o tym, jak układa się sudoku. E, Mam tutaj taką jedną, jedną propozycję. Potem wyślę też waszym paniom nauczycielkom ten, ten link, ale też zobaczcie, jest proste SUDOKU, bardzo proste w Scratchu, z którego możecie skorzystać. Klikamy sobie. Zobaczcie tutaj. I można sobie, można sobie po prostu ułożyć swoje własne. Sudoku układając albo samemu albo z kolegą jest to możliwe, ale domyślam się, że to jest dla was może być za proste, więc przygotowałem dla was jeszcze Sudoku, które jest bardziej bardziej skomplikowane. Już wam pokazuję. Uwaga, uwaga. Zobaczcie. Możecie razem z kolegą na zajęcie, z koleżanką na zajęciach komputerowych wejść, kliknąć sobie, wygenerować. A potem wpisywać sobie liczby w taki sposób, żeby sudoku mogło zostać ułożone. Więc to jest kolejna taka propozycja. I ja myślę, że sudoku może być rozgrywką przed grą w go, ponieważ to są naprawdę gry rozwijające takie logiczne myślenie, i potem pomagające też w programowaniu. Więc mam nadzieję, że rozgrywki go są przed Wami, że będziecie się dobrze bawić. Wystarczą ołówki, kartka w kratkę. Naprawdę na początku nie trzeba mieć planszy i będziecie mogli się w ten sposób pobawić. Naprawdę będąc jak w Chinach na, na Wielkim Murze albo w zakazanym mieście. Więc bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję. Klasie pani Barbary, pani Elżbiety, pani Moniki. Dziękuję tutaj. Bo nie wiem, czy może dołączył do nas jakiś uczeń, albo tutaj klasa kogoś, kto ma na imię Paweł. Więc dziękujemy bardzo za spotkanie i powodzenia z goł. Jeśli się uda wam zagrać go, to możecie przesłać mi informacje, albo wysłać zdjęcia. Będę, będę wdzięczny. Proszę. Spróbujcie. To naprawdę fajna gra. E, 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 go. Przyjemna i dająca dużo, dużo radości i satysfakcji. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.